Do rzadko uprawianych w Polsce krzewów ozdobnych należą moszenki południowe, Colutea arborescens. Kiedy kwitną, można je przeoczyć, ponieważ po kwiatach bywają łudząco podobne do karagany syberyjskiej, karagana arborescens. Jego kwiaty skupione w grona po 6-8 sztuk są jednak bardziej okazałe. Posiadają szeroki wycięty na szczycie żagielek, jest on jaskrawo-żółty z delikatnym pomarańczowym rysunkiem. Pozostałe elementy tego kwiatu, jak przystało na rodzinę bobowatych, czyli skrzydełka i łódeczka, są bardzo wąskie. Optimum kwitnienia przypada na maj, czerwiec. Teraz jest powtórka. Krzew ten najbardziej rzuca się w oczy, kiedy owocuje, ponieważ jego stronki są silnie rozdęte. Mogą być one zielone lub zaczerwienione. Bohatera tego filmu znalazłem na poboczu ulicy Grunwaldzkiej, niedaleko przystanku autobusowego, przy skrzyżowaniu z ulicą Mostową. Zapewne pojawił się tutaj sam, ponieważ ma on minimalne wymagania glebowe, a rozmnaża się z nasion wysiewanych wprost do gruntu.